Sponsorem programu jest mBank, oferujący usługę założenia firmy przez internet lub w placówce. Gdybyśmy byli jako Onet Rano udziałowcami wszystkich tych biznesów, o których już mówiliśmy w Onet Rano Wiem, we współpracy z mBankiem, bylibyśmy bogatymi ludźmi i pewnie wymyślalibyśmy kolejne. I tak to zwykle bywa w startupie. Spotykają się dwie, trzy fajne osoby, które mają jakiś pomysł, wymieniają się doświadczeniami i poszło. Zobaczmy, jak to wyglądało w ich przypadku. Nasza firma zajmuje się szyciem dekoracji do pokoików dziecięcych, począwszy od takich dużych projektów, skończywszy na takich malutkich przytulankach, maskotkach, pościelach, zasłonkach czy narzutach na łóżko. Także zajmujemy się dekorowaniem bajkowych pokoi. Najbardziej znani jesteśmy z szycia małych króliczków, tak zwanych metryczek. Na tych metryczkach rodzice upamiętniają datę przyjścia malucha na świat. Mamy 14-latka, który chciał w końcu mieć swoje konto i swoje oszczędności, swoją kartę. Najprostszym rozwiązaniem było udanie się do mBanku. A przy okazji dowiedzieliśmy się również bardzo miłych informacji na temat założenia konta firmowego, samego firmowego, jak i również całej działalności gospodarczej. Super obsługa i polecamy wszystkim. Jeżeli ktoś ma oryginalny pomysł, jeżeli będzie potrafił znaleźć taką docelową bazę klientów, nie ma się nad czym zastanawiać. Rynek w tej chwili jest płonny, jest bardzo dużo ciekawych, pięknych firm. Wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać. Czyli dwóch prezesów, prezeska i prezes są z nami, tak? Czy się jakoś podzieliliście? Kto jest CEO, kto jest CFO? Nie ma chyba takiego podziału. Wiadomo, że większość pracy spada na moje ręce. To widzieliśmy, jak się na twarze te piękne rzeczy. A ty handlujesz nimi. Od papierkowy, jestem kierowcą. Nie, mąż bardzo wspiera, pomaga w takich chwilach wzmożonej sprzedaży, zamówień. Bo to za chwilę pewnie, co? Czy już, się zaczęło. Już się zaczęło. Już się zaczęło. To są też takie, w każdej branży jest jakaś sezonowość, jednakże tutaj dzieci rodzą się całym rokiem, chrzciny są całym rokiem, śluby są całym rokiem. Po dzisiejszym apelu Fajtka, nie myślcie o tym, czy dziecko jest fajne, idźcie i róbcie, to w ogóle będziecie mieli klientów. Także dobry przesłanek. Prawda? Oczywiście. Tak, ten podział jest taki, jak to w małżeństwie. Każdy wie, co ma robić. Trzeba się uzupełnić, żeby było fajnie i żeby biznes szedł do przodu. No, a co było przed misiami Titi? Oj, przed misiami Titi była praca. Była dwójka dzieci. Była dwójka dzieci i pojawiło się trzecie. Mhm. I tak w sumie, żeśmy się nawet wczoraj śmiali, że dzięki tej naszej 4,5-latce, bo kiedy się Nina urodziła, powstał pierwszy miś. I tak przy tym. A co mama usiadła, uszyła misia dla córki? Ja dla niej uszyłam. Tak, po prostu takie było natchnienie, uszyję dla niej miśka. No i pokazałam go później na portalach społecznościowych. No tak. No i taka mała lawina. Magia. Z tymi portalami trzeba uważać. Tu mieliśmy już kilka takich biznesów, które tylko sprzedają w ogóle socialami. No i w waszym przypadku też między innymi pewnie tak to działa. Dopóki nie założyliśmy strony i sklepu, to tylko i wyłącznie. To tylko i wyłącznie zamówienie. Tak na razie, tak na początku były takimi małymi kroczkami. Znajomy do znajomego, gdzieś tam znajomy u kogoś podpatrzył. No i później taka mała lawina poszła. Jednak. No tak, dobrze. Jednak. I stwierdziliśmy, tak bardzo się to spodobało, że jak to się kolokwialnie mówi, musieliśmy założyć działalność. Musieliśmy założyć działalność. Tak. Sam powiedziałeś w filmie, widziałem przed chwilą, że to zajmuje dzisiaj chwilę. Bo tak. I zdaję sobie sprawę, że to dla ludzi, którzy mają pasję i zabierają się za jakiś biznes, no to w ten moment, w którym to trzeba zrobić, z pozoru jest bolesne, nie? Wiesz co, u nas jest właśnie taki podział, jak powiedzieliśmy na początku, że żona jest duszą artystę i ona tworzy, wymyśla. Papierkowe sprawy. Właśnie. To jest moje. Kochanie, załatw coś No ale ty jesteś cały czas kierowcą, tak? Masz załatwiać to w urzędzie, nie? W międzyczasie. W międzyczasie. To wychodzi tak naturalnie. Tak, tak. A naprawdę w tych czasach założenie firmy to jest
Bardzo prosta sprawa, ale utrzymać ją na rynku, żeby ona miała funkcjonowanie takie odpowiednie, no to już całkiem inny rozdział. Ale dlatego, że, nie wiem, konkurencja jest, dlatego, że... Konkurencja jest wszędzie i ona jest dobra, zdrowa. Spotykając się na przykład na takich targach, kiermaszach świątecznych, tam jest full rękodzielników. Zawsze jest to bardzo taka miła atmosfera, spotykamy się, rozmawiamy też sobie i każdy ma jakieś tam swoje problemy pod tytułem, a zobacz, ten ma coś podobnego. Zawsze ktoś kogoś tam podpatruje. Konkurencja jest ogromna. Zdrowa konkurencja jest bardzo potrzebna, tak? Jest bo potrzebna. Tym samym my się rozwijamy. Co jest fajne, jak patrzę na wasz przykład i na wasz biznes, mieliśmy przez cały ten nasz cykl mBankowy dużo historii, w których rzemieślnicy ma ogromne znaczenie. To znaczy, ktoś robi coś niby na mikroskalę, ale dla niego to jest duża skala, bo on musi co chwilę ten biznes zauważyliśmy, że to wraca teraz, tak? Była lawina z Chin, kolokwialnie nazywając, tak? A teraz wracamy i ludzie zaczynają doceniać to, co... No, szczególnie, że w waszym przypadku jednak inni, to te małe, płockie ręce, a nie pekińskie ręce wyszywają imiona dzieciaków. To jest personalizacja, w każdym momencie, bardzo gdzie ważne. Jest, to dzisiaj to ma ogromne znaczenie. To jest właśnie bardzo ważne, umieścić imię. Tak prawdę mówiąc, każdy mówi, już tyle tych królików, miśków stworzyłaś. Tak, rzeczywiście. Ale w każdym z nich gdzieś tam jest jakaś taka moja maleńka iskierka, taka... Patrz, a jakbyś ty zaszywała tam coś i później trzeba by to było odnaleźć. Ale zaszywamy. Nie wiem. Też? Ale żeby zaszywamy. Tutaj takim dodatkową rzeczą, którą mamy, to mamy taką mini plantację lawendy, tak? Pod Płockiem. Właśnie. Czasami zdarzają się takie zamówienia, jak ktoś ma piękną garderobę, taki misiek z lawendowym zapachem. Dokładnie. A że mamy swoją lawendę, suszymy i rzeczywiście można sobie czy w postaci woreczków. I to mamy już od 8 lat. Pierwsze krzaczki posadziliśmy 8 lat temu, a teraz mamy ich ponad 200, tak? I to jest taka dodatkowa odskocznia. Ale to jest tak naprawdę sezonowe. Te misie są dlatego, żeby upłynnić tą lawendę. Nie, to jedno z drugim się gdzieś tam łączy. Można to wszystko naprawdę połączyć, jak musimy odpocząć, idziemy do lawendy, jak lawendzie mamy dosyć i wracamy do miśków. No to jest frajda, naprawdę. Co robiliście przed miśkami? Wrócę jeszcze raz do tego pytania, bo zastanawiam się, czy był jakikolwiek inny zawód w was kiedyś? Tak, jestem z wykształcenia zootechnikiem. Szczęśliwym zootechnikiem, nigdy nie pracującym w swoim zawodzie. To jest dobre. No nie było mi dane. Pracowałam w różnych firmach. I w biurze podróży, i w kinie. To się jakkolwiek przydaje dzisiaj, tamto doświadczenie? Bardzo. Tak? Kontakt z ludźmi. Kontakt ludzi, zarządzanie. Gdzieś umiejętność nawiązywania współpracy z firmami. Bardzo, bardzo potrzebne. A w jakim sensie nawiązujecie współpracę z firmami? Zamawiają u nas firmy również, jako gadżety na przykład z okazji narodzin dzieci w firmach. To jest bardzo fajne też taki... Czyli B2B, B2C, B2B2C. Wszystko. A ty, biedny, co nas to w podróży? Tak. Ja od 12 lat jestem związany, no nazywajmy to, z branżą budowlaną. Pracuję w różnych firmach. I to jest jako dodatek. A, okej, czyli to jest jako dodatek. Ale to możesz zawsze łatwo powiedzieć, że... Bardzo mentalnie. Bardzo mentalnie. No fizycznie też, no bo ktoś to musi rozwiązać. Staram się. Dokładnie, u nas jest taki też ten podział związany z tym, że mamy trójkę dzieci. Dzieci jeszcze nie pracują w zawodzie. Dziewczynki, tak. Już? Można powiedzieć, że powyżej 16 roku życia można się legalnie do tego przyznać, tak? A na razie muszę przyznać, że pomagają. Ale podaj mamie nici, no to już jest jakieś zaproszenie. Ojej, to jest rodzinny biznes. To jest rodzinny biznes. Nasze córeczki są wychowane z tym wszystkim. Ja to się śmieję, że one sypiają z turkotem maszynę. Jak mama nie szyje, to znaczy, że coś jest nie tak. No. Czasami schodzą się do pokoju. Co, zamówień nie ma, tak? Nie, to mówią tak. Mamo, dzisiaj nie szyjesz? Albo mamo, a co dzisiaj będziemy robić? Bardzo są zaangażowane. Przeżywają każde zamówienie, czy jak idziemy do kuriera, czy jak jest jakieś niestandardowe, pomagają, a podpatrują. A niestandardowe to co znaczy? Że co wtedy wielkość misia jest nawet inna, czy co? Nawet. Jakaś wyposażenie pokoiku całego dziecięcego. Okay. Byliśmy na takim fajnym jarmarku pod Warszawą i przyszła taka młoda dama.
Tak jest. Lat w granicach 13-14. Też tak mówię o swoich klientach. Mamy takiego syna, młody dżentelman. Pokazała zdjęcie jakiejś znanej youtuberki z jakąś magiczną narzutą i spytała, czy Karolina to uszyje. Koniecznie musiała być taka sama. No tak, wzór koniecznie musiał być taki sam. No to było stresujące. Poszukać, odszukać, tym bardziej, że to był tylko kawałeczek tej narzuty tam pokazane. Ale no, dałam radę. Ona już miała to w głowie, tak? Tak. A my dopiero musieliśmy... to odzwierciedlić na podstawie danego... Natomiast dobrze zrozumiałem z filmu, że pracownia to jest wasz dom, tak naprawdę? Tak. To bardzo ułatwia mi... Ułatwia. No. Ułatwia mi kontrolę nad tym, co się dzieje w domu z dziećmi, tak? Nad dziećmi. Tak, dokładnie. Wracamy cały czas dzieci, tak. ale... Nie, no rozumiem, no. Coraz więcej osób w Polsce ma trójkę lub więcej, tak. więc potrafi nas zrozumieć. Tak, to jest naprawdę wyzwanie. Pomocne. Rozwożę dzieci do szkoły, do przedszkola, siadam i mówię, ciepły kubek kawy, i mówię, czas na mnie, dokładnie. To teraz mam tak, 2 godziny, 100 misiów. No dobra, szyjemy. Czasami tak jest. Naprawdę? Czasami tak jest, że odpisuję na maila... To jest taki harmonogram. Ja muszę też mieć swój harmonogram dnia. Ja nie mogę tak z doskoku tego robić. Ja muszę przepracować ilość godzin, żeby to wszystko stworzyć. Nad każdą maskotką pracuję. Z tego rozlicza w ZUS-ie, nie? Słuchaj, pierwszy telefon przed tą kawą jest do mnie. No, wiem. Nad każdym miesiącem trzeba popracować w granicach 3 godzin. Każdy miesiąc 3 godziny. Okej. Okay. Bo imiona widziałem, że możesz nastawić, przynajmniej hawciarka. Tamci hawciarka wyszyje swoje. Mam taką małą tutaj przyjaciółeczkę, która mi pomaga dzielnie, ale pierwsze miśki były z haftem ręcznym. Haft ręczny. Nie wiem, czy akurat państwo to widzieli. Pierwsze miśki były z haftem ręcznym. Widać naprawdę. To zmęczenie jeszcze teraz. Tak. Jarek, ale naprawdę, bo to było trudne. Uchwycić te literki. Szczególnie, wszystko się dwoiło, personalizujesz, to ta osoba po drugiej stronie, ona wie, że to nie jest hurtowe, więc ona będzie patrzyła na wszystko, tak? nie? Dokładnie. Ale każda z nich jest moim zdaniem wyjątkowa, choć każdy może powiedzieć, ach, te pastele. Pastele jako kolory są bardzo uniwersalne. Nie? A nie masz czarny? No tu jest jakiś czarny misiek. Bo to jest pan młody. Aha, sorry. Tak. Ludzie na ślub zamawiają miśki? Tak, zamiast kwiatów. Aha. Dzieci niosą, tam jest pan młody za tobą. W waszym modelu biznesowym trochę tego rzeczywiście jest. No. Tak, mamy na chrzciny, urodziny. Model biznesowy, kto stworzył, kto pisał, czy się samo razem. Życie napisało? Razem. Ale to nie było nic planowane. Mhm. Jak się urodziła Nina, powstał misiek i całe takie zamieszanie wokół tego jednego miśka. I później poszły jakieś takie zamówienia, gdzie mówię, coś się zaczyna dziać, w ogóle nie w tym kierunku. Ale miałaś maszynę wtedy już, jak szłaś tego miśka dla Niny? Ale ona była głęboko w szafie schowana. Na wszelki wypadek, żeby nie kusiła, a potem ja jak... może się przyda. Ja z rękodziełem byłam cały czas związana. Wyszywałam, tworzyłam różne rzeczy, biżuterię, nie biżuterię. Jednakże no, te miśki to jest jednak coś, co kochają moje ręce. Ile dziennie miśków robisz? Różnie. Zależy ile godzin. 4, 5. Przed świętami jest więcej. A klientów masz takich z wyprzedzeniem półrocznym, rocznym? Jak to jest? Zależy. Czasami się zdarzają już na przykład klientki, które zamawiają na jakieś tam uroczystości, mówią, pamiętaj komunię, 3 miśki. Pamiętaj. Ale to jest luty. Tak, czasami tak jest. Bardzo dużo jest tak, że rodzą się kolejne dzieci moich pierwszych klientek. No to wiadomo, to Karolina. Skoro dokładnie. Mają, dokładnie. Będzie awanturka. To jest piękne. Będzie do kolekcji. To jest piękne. Ja bym chciała, żeby chociaż jakaś część dzieci w Polsce miała taką właśnie piękną metryczkę. To jest po prostu coś niesamowitego. Można postawić na półce. Tata nie zapomni daty urodzin. Zawsze może sobie zerknąć. Kochanie, zdaje się, że 27 lutego to będziemy świętować. No, dokładnie. Ale jeśli chodzi o cyferki, to Karolina zawsze do mnie dzwoni. Numer PESEL, dzieci. No ja akurat tego też nie wiem. To tego nie mam głowy. No, nie, zbyt ale to fajny podział. No. Musi być. Chcę, żeby to wszystko się zazębiało, żeby grało. Żebyśmy byli zadowoleni na koniec miesiąca. No to musi działać. A, powiedział jak prezes, żebyśmy byli zadowoleni na koniec miesiąca, a jesteś zadowolony na koniec miesiąca, bo mówimy o biznesie, jakby nie było, tak? Tak. Ale macie wzrosty miesiąc do miesiąca? Tak. Rok do roku? Kwartał do kwartału? Zawsze jest. Kiedy idziecie na giełdę? Rok do roku nigdy żeśmy nie porównywali. Kiedy? Jeszcze raz? Kiedy na giełdę? Jeszcze chwilę. Nie. Jak rok do roku nie, to ile to trwa? 4,5 roku. Okej. 4,5 roku. Ale to widać, to się daje odczuć, tak? No nie, miesiąc do miesiąca zawsze. Zawsze jest zwyżką. Dobrze. To jest Niech cudowne. Tak będzie. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech bardzo wam dziękuję. Karolina i Mariusz. Dziękujemy. Widzicie, po co stresować się? Wiesz, że łatwiej zgadać w telewizji niż uszyć dobrego miśka. Mówię ci. Może tak to działa.
Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Misie.pl to nasza historia, to nasza opowieść dla tych z was, którzy szukają być może w swoim życiu inspiracji. Może robicie taką rzecz, która już wam spędza sens powiek i chcielibyście zmienić swoje życie. No to właśnie po to jesteśmy i po to podpowiadamy. Bardzo dziękujemy za dziś. Wracamy jutro za 5:08 i do zobaczenia. Sponsorem programu jest mBank, oferujący usługę założenia firmy przez internet lub w placówce.